klient tutaj ostatecznie też zdecydował się, aby zmodyfikować, usunąć luzy na zawieszeniu też przedniej osi. W oryginalnym opakowaniu Massey Fergusona taki stworzeń kosztuje około 2500 zł, jeżeli dobrze pamiętam. No bo koszty też tutaj nie będą aż takie małe, niestety same części to i tak tutaj się przy tym ciągniku uzbiera pewnie około 25-27 tysięcy złotych. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Ciągnik Massey Ferguson 7614 z roku 2012. A właściwie tak w użytkowaniu jest od 2013, czyli można powiedzieć, że 10 lat użytkowania, ponad 10, no bo z początkiem roku trafił do klienta, a mamy końcówkę roku, no więc prawie, że 11 lat w użytkowaniu. Przebieg nie jest duży, bo to jest troszeczkę więcej niż 4000 godzin, chyba 4300, czyli ten przebieg naprawdę nie jest duży, no bo użytkowany w Polsce przez klienta, a nie w na przykład firmie usługowej, czy w dużym niemieckim gospodarstwie albo francuskim, gdzie te ciągniki faktycznie pracują po 100 godzin rocznie, a tutaj no to powiedzmy tam wychodzi średnio, no tak w zaokrągleniu 400 godzin można powiedzieć w ciągu roku ciągnik, no i też to nie jest jakiś tam przebieg bardzo mały, no bo 400 godzin w ciągu roku, no to ten ciągnik troszeczkę musi popracować. Ciągnik trafił do warsztatu przede wszystkim na usunięcie luzów tylnych w zwolnicach, ponieważ no, mechanik będąc u klienta tam przy okazji innej usterki, którą klient zgłosił, no, zauważył, że faktycznie tu jest jakiś już problem, no i co jest taka tutaj akurat w tych ciągnikach klienci często zapominają, a może i też nie do końca wiedzą, może nie doczytali instrukcji obsługi. Zwolnice tutaj są suche, tutaj nie ma oleju w tych zwolnicach i należy smarować też, oczywiście nie przesadzając, ale trzeba teraz na jakiś czas przesmarować. Producent nie zamontował smarowników, natomiast zamontował śruby zaślepiające. No i tutaj taką śrubkę widać, trzeba ją odkręcić i w miejsce tej śrubki wkręcić smarownik, nasmarować, no i na pewno będzie to troszeczkę dłużej chodziło. Przypuszczamy, że tutaj akurat, sądząc po tych łożyskach, tutaj klient no, chyba nigdy nie smarował. No i mówię, to być może troszeczkę z niewiedzy, no bo to wiadomo, jak człowiek widzi smarownik, to nasmaruje, tak? Jeżeli widać smarownik, to się smaruje, jak nie ma smarownika, to się nie smaruje. No a niektóre rzeczy są właśnie w ten sposób ukryte z jakichś powodów. Bo tu jest smarownik, widać, że tu klient smarował, także nie można powiedzieć, że nie chciał smarować, bo tam, gdzie zauważył smarowniki, to nasmarował, tak jak tutaj też widzimy smarowniki, które doprowadzają smar do zawieszenia przedniej osi, są nasmarowane, no a tylnych zwolnic no, nie udało się, bo nie było smarowników. Tak jak mówiłem, luzy zawieszenia, luzy na tylnych zwolnicach, dodatkowo tutaj przegląd w takim zakresie, regulacja, łącznie z regulacją luzów zaworowych, wymiana pasków wielorowkowych, napędu tej pompy i alternatora i sprężarki powietrza. No i klient tutaj ostatecznie też zdecydował się, aby zmodyfikować, usunąć luzy na zawieszeniu też przedniej osi. Oś amortyzowana, tu widać jest rozebrana ta oś. Leży na palecie, będziemy ją chyba jutro składać. Taki jest przynajmniej plan, bo doszły części zamienne potrzebne do poskładania tej osi. No, troszeczkę tutaj się narobiło, no ale to też jakby nie do końca wina klienta. Mamy stworzeń, taki tutaj jest na przykład, a to za chwileczkę troszeczkę więcej o tym stworzeniu, ale mamy tutaj widać łożyska i tak jak widać, no kolor mają nieciekawy, na bieżniach są już odciski, czyli generalnie te elementy są do wyrzucenia. Tu jest jeszcze rolka napinacza, słychać jak sobie ładnie dzwoni. ale to już jest wymienione. Końcówka drążku kierowniczego też była wymiana, przewód układu ssącego też do wymiany. Tu jest stworzeń właśnie ten, który tam leży, nowy, tu leży stary. Widać dokładnie, to on przychodzi w tym miejscu. No i teraz tak, no zepsuł się, tak, zużył się tutaj łożysko, które jest montowane w obudowę. O, tutaj w tej części takie nietypowe łożysko, no typowe, nietypowe, ale drogie, bo tak to można powiedzieć. Tutaj leży to łożysko. Idzie takie łożyska kupić, nie trzeba kupować, powiedzmy, w oryginalnym opakowaniu Massey Fergusona za 1500 można takie łożysko kupić naprawdę dobrej jakości za jakieś tam 500 zł, a nie 1500. No taka niestety na niektórych rzeczach taka różnica. Tak jak ten stworzeń też nie został kupiony w oryginalnym opakowaniu Massey Fergusona. W oryginalnym opakowaniu Massey Fergusona taki stworzeń kosztuje około 2500 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast ten tutaj będzie kosztował klienta około 1600. No, 900 zł na tym stworzniu można też było zaoszczędzić. Tu mamy to łożysko, o którym mówiłem. No nie, było nieładnie zapakowane w jakąś tutaj torebkę, ale no ja myślę, że kartonik aż tyle nie kosztuje. No i właśnie, no gdzie można zastosować części takie same wręcz, a znacznie tańsze, czasami się nie da. I tutaj też no nie mogę powiedzieć, że zawsze uda się zastosować zamienniki, bo nie zawsze da się zastosować zamienniki, albo zamienniki na przykład, które są znacznie gorszej jakości. I na przykład tutaj mamy te drążki kierownicze. Drążki są w oryginale, ponieważ są w zamienniku takie drążki do kupienia. Natomiast założyliśmy już parę razy w zamienniku i jeżeli ciągnik jeździ po drogach, to niestety w transporcie, to niestety te drążki dosyć szybko się zużywają. Więc tutaj czasami lepiej zapłacić więcej i jednak mieć pewność, no bo później czas postoju, koszty wymiany, no mogą niestety dosyć szybko dogonić wartość części oryginalnej. No a tutaj mówię, nie zawsze da się to wszystko zastosować, ale tam gdzie można oczywiście, to zawsze też szukamy. To niestety troszeczkę czasami nam tutaj w biurze zajmuje czas, no bo trzeba też poszukać zamiennika dobrej jakości albo wręcz takiej samej jak oryginał, tylko bez opakowania oryginalnego, aby tutaj też te koszty obniżyć, no bo koszty też tutaj nie będą aż takie małe. Niestety same części to i tak tutaj się przy tym ciągniku uzbiera pewnie około 25-27 tysięcy złotych, no bo to tak wydaje się, że tam powiedzmy stworzeń 1500, tutaj coś, no ale suma summarum się zbiera. Też klient tutaj zlecił i właściwie to już mamy przygotowane. Teraz te łożyska, które tutaj widać, w jakim są stanie. No i tutaj to akurat użytkowanie nie miało żadnego wpływu. No, dorobimy tutaj smarowanie. Mamy już poprzewiercane, smarowniki przygotowane. Także tutaj te elementy mamy praktycznie do składania, bo mieliśmy rozkładać już wcześniej, ale czekaliśmy właśnie za tą paczką tutaj konkretnie, kiedy ta paczka przyjdzie, no bo tutaj mamy te brakujące elementy do zawieszenia przedniej osi, tak żeby to wszystko w całości złożyć. No i plan jest taki, żeby to właśnie jutro było poskładane. No i tu mamy te stworzenie poprzerabiane, tak żeby szło je nasmarować, te łożyska. Tak jak widać, większość stworzeń, praktycznie wszystkie, mają smarownik od czoła i tutaj jest dosyć prosta operacja. Trzeba przewiercić otwór, nagwintować, wkręcić smarownik po bólu. Jeden z tych stworzeń trzeba zrobić troszeczkę inaczej. Tu jest zakład przestworzeń, przechodzi jeszcze czujnik kąta skrętu. No i tutaj to niestety musi być troszeczkę zrobione inaczej niż, przepraszam, czujnik amortyzacji położenia osi akurat w tym miejscu przychodzi, no i to musi być troszeczkę inaczej zrobione. Tu mamy, widać, starych części, nie ma tych części aż tu i tak dużo, troszkę leży, no ale tu jeszcze leżą, tu leży główny stworzeń, także troszeczkę tutaj się jeszcze innych rzeczy zbiera. Te części, które też tutaj są położone, trafią ostatecznie do kartonu. Mamy taką tutaj zasadę, że części, które zużywamy do naprawy ciągników klienta, klient je otrzymuje z powrotem, no chyba że nie chce, bo czasami się też tak zdarza, mówi, nie chce sobie robić bałaganu, zaśmiecać, więc przy odbieraniu ciągnika jest wtedy decyzja, czy części zabiera ze sobą, czy części trafiają do tutaj pojemnika na złom, albo niektóre do utylizacji, bo to też jest problem taki, że niektóre rzeczy no nie można wyrzucić na złom, trzeba oddać do utylizacji, no i jeszcze za to zapłacić. Części są Kverneland grubo, ale to akurat nie stamtąd przyszły te części, więc tutaj nie ma co ich tam szukać w tej firmie. Akurat taka zbieżność, że paczka, karton chyba był wielokrotnie użytkowany. Nie wiem zresztą, czy te części, wątpię, żeby przyszły w ten kartonie, chyba trafiły tylko z magazynu tutaj na warsztat, no bo magazyn mamy oddalony od warsztatu o kilkaset metrów, no i części tutaj mechanik dostaje właśnie w jakimś tam kartoniku czy pojemniku, czy jak duża rzecz to na takim wózku, żeby tu trafiło na stanowisko warsztatowe, także jeżeli ktoś by szukał części do przedniej osi, to akurat przedniej osi w Massey Ferguson, to nie akurat nie w firmie Kverneland, tylko w innych firmach trzeba tego poszukać, a najprościej to po prostu zadzwonić do naszej firmy i tutaj panowie na magazynie części na pewno też doradzą, dobiorą, mają wieloletnie doświadczenie w sprzedaży części i dobiorą najbardziej optymalne rozwiązanie, żeby tutaj i dobrej jakości część w miarę w rozsądnych cenach, no a jeżeli czasami trzeba, no to i w oryginale, gdzie też te ceny części oryginalnych no marek, których już dawno nie sprzedajemy, czy Massey Fergusona, czy Fendta, czy Claasa, to mamy też w cenach nie wyższych niż w sieci sprzedaży tychże maszyn, a najczęściej są to ceny niższe. Mamy jeszcze dosyć spory zapas części, których kupiliśmy, będąc generalnym dystrybutorem marek Fendt i Masseya. Także jeżeli części zamiennych ktoś by potrzebował, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Można to też zrobić poprzez stronę, e-sklep, ale można też i zadzwonić. Ja jestem zwolennikiem właściwie rozmawiania na żywo i jeżeli gdzieś coś kupuję, to wolę jednak porozmawiać ze sprzedawcą niż rozmawiać tam czasami z automatem, no ale to już takie czasy, że trochę to ułatwia życie faktycznie, że można kliknąć o każdej porze dnia i nocy, zamówić części, paczka przyjdzie w ciągu, nie wiem, dnia, dwóch, no i bez wychodzenia z domu można wszystko praktycznie dzisiaj kupić, prawie wszystko, no bo wszystkiego nie idzie kupić, ale prawie wszystko można kupić. No nie da się, że tak powiem, tak jak tu widać na załączonym obrazku, bez wychodzenia z domu czy bez przywiezienia ciągnika na warsztat wykonać pewnych napraw, bo niektórych napraw po prostu z względów chociażby ekonomicznych lepiej nie wykonywać w gospodarstwie klienta, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że koszty przejazdów troszeczkę jednak też pochłaniają, nie zawsze uda się wszystko zrobić za jednym razem. Jeżeli trzeba by jechać do naprawy dwa, a już trzy razy, to lepiej taki ciągnik po prostu załadować na samochód, przywieźć do warsztatu. Tu nawet jak się rozbierze, zabraknie części, no to nie trzeba nigdzie jeździć, to po prostu mechanik wykonuje inne zlecenie, a ciągnik czeka na dostawę części, no i jak to części dojdą, to działamy dalej. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście tutaj jeszcze myślę, że nagramy jeden odcinek o tym ciągniku, jakby na zakończenie, czy pokażemy też tutaj jakby dalszy etap montażu tej osi. No i zakończymy po tej naprawę, no czyli jakieś podsumowanie faktycznych kosztów naprawy.